zrealizowany. Punkt czwarty, informacje z działań zarządu o odniesieniu się między sesjami. Ja pozwolę sobie bardzo krótko, mianowicie między sesjami zarządu był 6 posiedzeń. Zajmowaliśmy się, że tak powiem, nadawaniem wieku żadnych uchwał i zadań Rady Dzielnicy 9 do najważniejszych. Najważniejsze, które wspomnę, to wspomnę ulicy Zdunów, który praktycznie w rozpoczęciu realizacji jest ciężkie, ale praktycznie są jeszcze nadal szanse, żeby ta ulica była realizowana. Mówię o kanalizacji, oczywiście potem dalej ta część budowlana dotycząca jezdni i poboczy, nie obejmuje to chodników. Dwa, jednocześnie, że tak powiem, prowadziliśmy rozmowy, zresztą zakończone w pewnej części sukcesem, bo już wiemy, że zaczęła się dotycząca ulicy Zbrojarzy, konkretnie nakładki poboczy. Ta część, która jeszcze przed wakacjami była deklarowana przez Dziki, została rozpoczęta. To drugą część, na którą przeznaczyliśmy środki, po prostu ma być realizowana. I wszystko, a jednocześnie chcę przypomnieć, o tyle to ma znaczenie, że ta ulica Zbrojarzy ma stanowić objazd w momencie, kiedy będzie ulica Zdunów rozpocznie się budowanie kanalizacji. Z następnych rzeczy, które zarząd zaczęliśmy lobować w zakresie, że tak powiem, wprowadzenia do budżetu zadań, które do budżetu miasta zadań i w tym przypadku dotyczyło to zadań dotyczących infrastruktury sportowej. Jest pewne, że tak powiem, pozytyw jest, że realizacja drugiego etapu, jeżeli chodzi o gimnazjum, zostanie poparta przez radnych miasta. Mówię, drugi etap realizacji wojsk przy gimnazjum. Co do realizacji na KSB-y, to zdania są podzielone. Natomiast na pewno chcę przypomnieć, uzyskaliśmy dosyć pozytywną reakcję na to, co zostało zainicjowane u nas w dzielnicy. Przypomnę, że parę miesięcy temu, przy procedowaniu planów miejscowych RIBA rozpoczęliśmy taką, została idea budowy zagospodarowania działek przy ulicy Kościuszkowców na rzecz przedszkola czy żłobka tego typu obiektu samorządowego. To, że tak powiem, miało określone, że tak powiem, trudności ze wpisem do miejscowego planu zagospodarowania. Natomiast te starania trwały dalej. Pod koniec roku, bezpośrednio przed dniami dzielnicy, rozpoczęliśmy akcję, że tak powiem, łącznie z poparciem nie tyle mieszkańców, co też rodziców chodzących do przedszkola, akcje, że tak powiem, związane, że tak powiem, z nagłaśnianiem tego tematu, też i rozmowy w mieście. Konkretnie chodzi o przedszkole w tej technologii modułowej, ale przedszkole samorządowe. Te zebrane podpisy i tak dalej poszły do miasta. Bezpośrednio z ramienia zarządu tą sprawą zajmowała się pani Renata Grotowska i praktycznie po rozmowach, które były prowadzone na szczeblu, że tak powiem, dosyć wysokim, jest praktycznie też, jak też usiłowaliśmy zainteresować radnych miasta z naszego okręgu, widzimy, że tak powiem, pewną optymistyczną taką iskierkę, że to zadanie ma szansę znaleźć się, że tak powiem, w budżecie. Jak coś okaże, to ten, natomiast wzbudziło ono nie tylko zainteresowanie, co też poparcie gremiów ze strony miasta. To są te główne zadania, niezależnie od powiedzących bieżących. Jak też, że tak powiem, uczestniczyliśmy w takich dwóch przedsięwzięciach na terenie dzielnicy. Pierwsze to jest graffiti, ta akcja była chyba 2 tygodnie temu w niedzielę, tak? Dobrze, pani? 21. W sobotę 21. Efekty są widoczne na ścianach Kościuszkow, ulica Zakopiańska 97 na tyłach. Nawet zostały rozdane. Dziękuję radnym, którzy nam pomogli przy przygotowaniu się, konkretnie koledze Maćkowi Bale i koledze Marianowi Rodakowskiej, za przygotowanie powierzchni pod te grafiki. Jako tego zobowiązaliśmy się, że my jako dzielnica przygotujemy powierzchni, na której, że tak powiem, artyści, że tak powiem, swoją wizję wypstrykali, tak?
oraz chcę też od razu podziękować radnym, którzy wzięli udział w, nie wiem jak się tam, w takiej imprezie Rada Dzielnicy i Przedszkole numer integracyjnym. I tu chcę podziękować radnym, którzy wzięli udział w meczu. Miałem się koledze Markowi Kocajcie, koledze Marianowi Rodakowskiemu, M. Rodakowski, M. Bała. No, byłam też prezes i odes teraz, tak? Ja pani wzywam. Tak, no. Natomiast chcę powiedzieć, że zrobiliśmy co mogliśmy. Ulegliśmy to prawda rodzicom, ale rodzice byli bardzo młodzi i że tak powiem, tacy trafni, że tak powiem, w grze w tą piłkę rośnie. Tak. I dobry, no tak. W każdym razie chciałem podziękować za ten udział radnych w tej imprezie integracyjnej dostali. Ofiarnie było. Ja kulałem przez 4 razy. No natomiast i to są te główne zadania, jeżeli chodzi, niezależnie od tego, że oczywiście została przygotowana, zarząd przygotował projekt tej posesji oraz zareagował, że tak powiem, na bieżąco na pewne takie te zadania, które wpłynęły w ostatniej chwili, a które należało po prostu wprowadzić w miarę szybko, żeby ich realizacja miała szanse, realne szanse. To jest to, jeżeli chodzi o informację zarządu. Obowiązkiem zostałem zobligowany przez przewodniczącego też informacja zarządu do odczytania wystąpienia, które zostało do wiadomości Rady i Zarządu Dzielnicy przekazane. Ja pozwoliłem sobie, znaczy taki też rozwiązanie, że nie będę tego czytał, natomiast pozwoliłem sobie, żeby każdy z Państwa radnych dostał. Ja po prostu nie będę komentował, jeżeli można. To przejdę do następnego punktu.